Nieśmiertelny Gary Goodrich, główny bohater programów, cały ten knockout. Jego rywalem Wesley Kapusta Correia. A tam widzieli Państwo przez moment Bruce'a Buffera i przyrodniego brata Michaela Buffera, który rozpoczyna nasze programy, głównie anonsera związanego z UFC. Oczywiście w tym pojedynku faworytem jest Gary Goodrich. To jest taki kickbokser, który jak spotykał się z zawodnikami ustawionymi z tej czołówki K1, to nie miał żadnych szans i był przez nich nokautowany. Natomiast jeżeli dochodziło do takiej walki freaków jak ten pojedynek z Correirą, no to Goodrich był zdecydowanym faworytem. To jest akurat debiut Correiry w organizacji K1, a więc na dzień dobry można powiedzieć, że dostał rywala i trudnego, i łatwego. Z jednej strony łatwego, bo Gary Goodrich nie jest aż tak świetnym kickbokserem, ale z drugiej bardzo trudnego, bo dysponuje po prostu Big Daddy ogromną siłą, a to także było atutem pana Kapusty. Wcześniej walczył w organizacji m.in. UFC, tam chociażby porażka z Timem, Silvią. Ale najsłynniejsze zwycięstwo z Tankiem Abbottem. Z Tankiem Abbottem, tak. Tyle tylko, że w rewanżu to było już po tej gali, na gali Rumble on the Rock, właśnie ponownie spotkali się Kabyć i Tank Abbott i tam niespodziewanie to Tank Abbott zwyciężył przez knockout. Zmęczył się trochę Gary Goodrich, ale bez wątpienia to on dysponuje potężniejszym ciosem. Także, co ciekawe, widzieliśmy już walki przegrywane niskimi kopnięciami przez Goodricha, a teraz to on zaatakował nogi rywala. Skupił się jednak na głowie. Znów ten prawy cep, bo na pewno nie sierp, ląduje na głowie Kapusty. Ten jednak no, ma odporność. On naprawdę tych ciosów w życiu przyjął sporo. Goodrich ciągle atakuje lewą nogę Correiry. Tak, widać, że niskie kopnięcia robią swoje. Niebawem po prostu Correira powędruje na deski. Chyba że zdąży sam wyprowadzić jakiś jeden ostatni bardzo mocny cios, który położy Big Daddy'ego na ringu. No i na co zdecyduje się Gary Goodrich? Jednak na niskie kopnięcia. No i doskonale Państwo zdają sobie sprawę, że taki knockdown to jest tylko preludium do tego, co zdarzy się za chwilę. Pokazuje Wesley, że jest w stanie walczyć, choć nie jest. I wie o tym zarówno on, jak i Big Daddy. Czeka na kopnięcie. Ale doszedł bardzo mocny prawy sierpowy. Mało brakowało, aby naciągnął głowę na kolana, ale niskie kopnięcie ponownie kończy walkę.